Piłki na razie zostają. Piotruś, Polska.
taki konkretny! A jego to jest takie automatyczne. Atakować tą piłkę!
Przyjdźcie się na tydu. Oj, Anka, ty. Seba. Dostajesz piłkę z piana strony, masz pasy miejsca i kolujesz w tempie, kurcie. Broni! Schodzisz! Pan Rzeszów obejmuje prowadzenie w meczu z Górnikiem Łęczna, a strzelcem bramki Franciszek Mielowski, numer 9. Bliżej środka, na spokojnie. Thank you.
większy musisz być. Dwudziesta minuta meczu pomiędzy Starą Rzeszów a Górnikiem Łęczna. Następnie zagra APMP Polska Standard Cieniowy Sąd i ostatni mecz przed przerwą wiolową to pojedynek Beniaminek Krosno kontra Sęp Ursynów. Po tym meczu następuje przerwa do godziny 15:35, kiedy to po przerwie od wiolową zrobimy turniej meczem Górnik Łęczna Meszoli Pociszyni.
jeżeli jesteśmy w drużynie węgierskiej, to najmniej trzeba, że złota era piłkarstwa węgierskiego to lata 1954, kiedy to drużyna prowadzona przez Gustawa Szefesa od 14 maja 1950 roku do 4 lipca 1954 roku nie poniosła porażki w 32 kolejnych meczach. W tym czasie drużyna zdobyła złote medale turnieju olimpijskim w 1952 roku w Helsinkach oraz Mistrzostwa Świata w 1954 roku w Szwajcarii. Najsłynniejszym meczem było zwycięstwo 6-3 odniesione na reprezentację Anglii na stadionie Wembley w Londynie. Skład złotej jedenastki: Grocisz, Buszański, Loran, Plantosz, Bożik, Zakarias, Budaj, Kocisz, Hidekuti, Puszkasz i Cibor. Drugą bramkę dla drużyny z Wosiowskiej Stali zdobywa Franciszek Chmielowski. Jest to druga bramka pana Franciszka w tym meczu, a trzecia w turnieju. Stal Rzeszów, Górnik Łęczna, 2-0. Thank you.
Końcowy rezultat meczu Stali Rzeszów i Górnika Łęczna to 2-0 dla drużyny Rzeszowa z miasta leżącego nad Wisłokiem, a strzelcem obydwu bramek Franciszek Mirowski. Kolejny mecz turniejowy to mecz Akademii Piłkarskiej 2-1 Raków i Mosoli pod Kiszuli, drużyna z Węgier. Thank you.